Jak to wam obiecałem przed paroma miesiącami, dzisiaj uchylę rąbka tajemnicy i przedstawię wam, jakimi szkłami pracowałem do tej pory. Tak więc jeżeli chcecie znać opinię na ich temat, zapraszam do oglądania tego odcinka. Zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu, chciałbym tylko poinformować, że moje matury główne już się skończyły, zostały tylko ustne, czyli polski i angielski, więc wracamy z pełną aktywnością na ten kanał, a także z pełną aktywnością na kanały Tech Polska i Hard PC, więc jak najbardziej mój kanał nie umarł, tylko po prostu musiałem sobie zrobić przerwę w związku z maturami. Jeżeli chodzi o socialki, to pragnę tylko przypomnieć, że całkowicie porzuciłem Snapchata na rzecz Instagrama, ponieważ dowiedziałem się, że jest coś takiego jak Insta Story i w Insta Story można wrzucać własne, dowolne, zmontowane filmy, dzięki czemu robię tam szybkie update'y, co się u mnie dzieje, a także jakie filmy się pojawiają, więc jak najbardziej zapraszam do followowania mojego Instagrama, czyli bitwarf.alpha. A jeżeli chcecie zapytać mnie o coś, czy po prostu pogadać ze mną, to także macie możliwość dzięki funkcji Instagram Direct. I wiele osób już naprawdę z tego skorzystało, więc jeżeli także chcecie do mnie napisać, jak najbardziej polecam Instagrama Directa, a także polecam oczywiście followowanie mojego Instagrama. A teraz przejdźmy do głównego tematu, czyli szkła, które do tej pory używałem. A oba te szkła to były Minolty MD. I zacznijmy na początku od szybkiej historii na temat tej serii. Otóż zaczęła się ona od serii MC, która powstała w roku 1958 i były to szkła, które były duże, ciężkie i w pełni metalowe. Potem w związku z rozwojem automatyki właśnie w aparatach z filmem w 1977 roku powstała seria MD, która już przede wszystkim mogła wykrywać, jaka była przysłona początkowa w obiektywie, czy też pomóc właśnie przy mierzeniu światła. Tak więc właśnie powstała wtedy seria MD i ona była podzielona na trzy generacje. I pierwszą i drugą generację można oddzielić od trzeciej tym, że pierwsza i druga generacja też wciąż była stosunkowo duża i metalowa w pełni, ale także miała swoje napisy właśnie na obiektywach na zielono, a także wskaźnik przysłony to był diament. A w MD3 są już szkła o wiele mniejsze, są o wiele lżejsze. Same właśnie szkła posiadają bardzo dużo powłok, które chronią przed flarami słonecznymi, czy też utratą kontrastu, a także wartość przysłony jest podawana zwykłą kreską pionową, a także napisy są w kolorze pomarańczowym. I to są właśnie rzeczy, które oddzielają te generacje od siebie. A gościem dzisiejszego odcinka, pierwszym gościem, jest właśnie Minolta MD 28 mm F2.8 generacja trzecia. I z racji tego, że jest to generacja trzecia, jest to naprawdę malutkie szkło. Posiada rozmiar gwintu 49 mm, a także wagę około 170 g. I jedną rzecz, która jest plastikowa, to jest właśnie pierścień przysłony. I w związku z tym także jest, jeżeli chodzi o przysłonę, to mamy tutaj najwyższą wartość F2.8, a także najniższą F22. I jeżeli chodzi o performance, to muszę powiedzieć, że kupiłem to szkło w styczniu 2017 roku i przez pół roku tak naprawdę cały czas używałem go na F2.8 i możecie zobaczyć właśnie filmy z tamtego okresu. Wszystkie filmy są nagrane tym szkłem i przede wszystkim właśnie jeżeli chodzi o jakość, to wszystko to właśnie było nagrywane na F2.8, ponieważ później dopiero tak przy okazji GameOna 2017 dowiedziałem się, że schodzenie właśnie z wartością przysłony mocno może poprawić jakość obrazka i samo zbicie do F4 już naprawdę poprawiło jakość właśnie obrazka, a także podbiło kontrast w samym kadrze, więc to było jak najbardziej dobre, żeby to robić, ale oczywiście traciło się światło, no i mówiłem o tym oczywiście właśnie w trójkącie ekspozycji. Jest to naprawdę małe szkło i ma minimalną odległość ostrzenia 30 cm i nawet jeżeli jesteśmy właśnie na tej minimalnej odległości, to wciąż ono pozostaje małe, nawet jeżeli się minimalnie wysuwa. Jeżeli chodzi o test ostrości, no to musiałem go bardzo szybko przeprowadzić, ponieważ tych szkieł już aktualnie posiadam, zostały one sprzedane i w zamian za to zostało kupione to szkło, do którego aktualnie mówię. Musiałem zrobić bardzo szybki test i zrobiłem go na mojej okładce podręcznika od matematyki, który ma całkiem dużo rzeczy, gdzie można właśnie jakby wydzielić detal. Tak więc można zobaczyć, że na F2.8 centrum jest, no jest całkiem dobrej ostrości, jest to użyteczne, ale boki już nie do końca, jak widzimy właśnie po tym kodzie kreskowym, jest ono już stosunkowo rozmyte. Jeżeli będziemy podbijać pod F4, to już to wygląda całkiem ok. I pod F5.6 jest już tak naprawdę chyba maksymalna wartość, jaką ten obiektyw może uzyskać. Choć minimalnie, jak widzę, F8 także dobija ostrości, ale jest to już nieznacznie, ponieważ na F8 no to już tak naprawdę będziemy potrzebowali bardzo dużo światła, żeby móc osiągnąć taki obrazek.
Skoro już wszystkie aspekty zostały omówione, to przejdźmy teraz do tego, jak z tego obiektywu wychodzą zdjęcia przykładowe. Jak się prezentują zdjęcia przykładowe. Jeżeli chcecie poznać moją opinię, to musicie poczekać do końca odcinka, bo teraz wprowadzamy drugą gwiazdę wieczoru, czyli Minolta MD 35 mm do 70 mm f3.5 z przybliżeniem 1:4, generacja trzecia. Tak, jest to bardzo długa nazwa, ale jest to pełna nazwa. Oczywiście jak na zoom ten obiektyw jest stosunkowo mały. Jest w pełni zbudowany z metalu i posiada przysłonę maksymalną f3.5 aż do f22, tak podobnie jak właśnie 28 mm. I szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o ten normalny zakres od 35 do 70 mm, bardzo rzadko tego zakresu używałem, ponieważ minimalna odległość ostrzenia jest to 80 cm właśnie na normalnej skali. Dopiero kiedy przejdziemy właśnie do trybu makro z przybliżeniem 1:4, właśnie ta odległość może się zmniejszyć aż do 25 cm, co na 70 mm jest naprawdę blisko i to przybliżenie jak najbardziej wystarczało mi do tego, czego potrzebowałem, czyli właśnie najczęściej jakichś zbliżeń produktów, które nagrywałem. Jeżeli chodzi o to szkło, to posiadało ono 3 generacje i mówię tutaj o tym, ponieważ generacji pierwszej powinniście unikać, ponieważ czytam wiele naprawdę recenzji i wszyscy mówią jednogłośnie, że generacja pierwsza była totalnie skopana pod względem konstrukcji optycznej, więc jak najbardziej polecam właśnie tego w ogóle nie kupować. A jak pierwszą generację właśnie rozpoznać? Jest bardzo prosto, ponieważ opis obiektywu jest nad pierścieniem ostrości, gdzie generacja druga i trzecia już normalnie mają opisy na froncie soczewki. Więc jeżeli widzicie Minolta MD 35-70 f3.5 właśnie z opisem nad pierścieniem ostrości, to nie kupujcie tego obiektywu, powinniście jak najbardziej go unikać, ponieważ jest to ta zła konstrukcja, która miała bardzo słaby obrazek. Druga i trzecia generacja nie różniły się dużo od siebie, po prostu trzecia generacja miała dodany zakres makro z przybliżeniem 1:4, więc jeżeli macie ofertę właśnie na 35-70 z makro, to jak najbardziej polecam Wam kupić makro, ponieważ jest to jak najbardziej użyteczne i szczerze powiedziawszy, właśnie jak to powiedziałem wcześniej, to był najczęściej zakres, którego używałem. Teraz przejdźmy do testu ostrości. No i trzeba tutaj powiedzieć, że prawdopodobnie moja kopia jest troszeczkę skopana, ponieważ nawet f3.5 jest bardzo słaba jakość, jest bardzo słaby kontrast. Ale zakładam, że to jest po prostu spowodowane moją kopią, ponieważ naprawdę wielu ludzi posiada te obiektywy i naprawdę je zachwala. Ale już jeżeli pójdziemy do f5.6, to wtedy już się robi naprawdę ładnie i jest naprawdę ostro i potem już się robi tylko lepiej na f8, przy f11 już się to trochę pogarsza. Ale przy f8 jakość obrazka jest o wiele wyższa niż w przypadku Minolty 28 mm, więc to jest jak najbardziej na plus. Więc jeżeli przeszliśmy już przez test ostrości, to przejdźmy teraz do zdjęć przykładowych. No i ostatecznie przechodzimy do mojej opinii i zaczniemy od 28 mm. 28 mm f2.8 używałem przez jakieś 1,5 roku i byłem z tego szkła naprawdę zadowolony. Było ono stosunkowo jasne, no bo to jest oczywiście f2.8, a także miało stosunkowo szeroki kąt, no bo to jest tylko 28 mm, chociaż na kropie oczywiście jest to 42 mm, ale była to ogniskowa, dzięki której mogłem spokojnie poruszać się właśnie po swoim pokoju, a jak wiecie, 90% filmów, tak naprawdę materiału, to jest właśnie mój pokój, tak więc to było jak najbardziej dobre. A kiedy po 1,5 roku jej użytkowania dowiedziałem się jeszcze, że przy F4 mogę osiągnąć o wiele lepszą jakość obrazka, to już w ogóle byłem naprawdę z tego szkła zadowolony. I jeżeli znajdziecie je poniżej 200 zł, bo wydaje mi się, że 200 zł to była jednak troszeczkę przepłata. Jeżeli znajdziecie je właśnie w około 150 zł cenie, to jak najbardziej Wam polecam kupno tego szkła, oczywiście generację trzecią, choć generacja pierwsza i druga w tym szkle za bardzo od siebie nie odstają.
Jeżeli chodzi o opinię na temat 3570 F3 Pool, to tak jak już powiedziałem wcześniej, byłem strasznie niezadowolony z tego, jak sobie to szkło radzi właśnie na maksymalnej wartości przysłony, ponieważ kiedyś byłem na zleceniu, gdzie musiałem właśnie nagrywać w kościele księdza na bonie, który stał, i kiedy się właśnie na niego tam zoomowałem, wszystko było spoko, to właśnie używałem F3 Pool i ostateczny materiał wyglądał tak, jakby ostrość była gdzie indziej, po prostu było totalne mydło. I nie było praktycznie twarzy tego księdza widać, z czego byłem naprawdę niezadowolony. I jeżeli właśnie będziecie go używać głównie do makro, to jak najbardziej to szkło polecam. Jeżeli do czegoś innego i potrzebne wam jest światło, to F3 Pool nie jest dobrą właśnie tutaj rzeczą, tak więc musielibyście zacząć od F5.6, a F5.6 w pomieszczeniach jest bardzo ciężko uzyskać, więc potrzebujecie takich na przykład softboxów, jakim ja się teraz aktualnie oświetlam, i to też wciąż może być mało, więc do takich rzeczy tego nie polecam, ale jeżeli potrzebujecie zooma ze stałą przysłoną i nie chcecie wydać dużo, to właśnie chcecie wydać te 250 zł czy coś w tym stylu, to spoko, możecie go kupić, ponieważ wydaje mi się, że właśnie przy zdjęciach na dworzu powinno być jak najbardziej ok. I to tyle, jeżeli chodzi o te szkła. W następnym odcinku będzie to szkło, którym aktualnie się nagrywam, i przy okazji tego odcinka powiem wam dokładnie, dlaczego sprzedałem 28 mm na rzecz tego szkła. Tymczasem my widzimy się przy okazji kolejnych odcinków, a także przy okazji Instastory, więc polecam wam zafollowować mnie na Instagramie, przeglądać moje Instastory, a także pisać ze mną na Instagramie Direkcie. Tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.